Fert berserker kazan to jest gra, na którą mam nadzieję, że wszyscy czekamy. Nie? Oglądaliśmy jakiś czas temu filmik z ten, który przygotowali nam kurcy, który mogliśmy zobaczyć rzeczywiście. Niekoniecznie jakiś oddający mocno feeling tego, jak się w tę grę gra. Um, wiemy, że grał to też Fextralife, life który przy okazji był w kolonii w Köln na Gamescomie i on swoje odczucia powiedział na temat tej gry i powiedział, że to jest jedna z tych gier rzeczywiście soulsowych. Że rzeczywiście jest trudna i rzeczywiście będzie trzeba się trochę pomęczyć z tymi grami. To jest gra, która ma bardzo ciekawy styl graficzny, bo ona nie idzie w żaden realizm, ani fotorealizm, ani nic takiego mocno odzwier odzwierciedlającego prawdziwe życie. Tylko jest mocno w ogóle w stronę anime robiona, tylko że takiego koreańskiego chyba. Bo to jest chyba koreańskie studio, które to tworzy. I wiemy od, od Factor Life'a właśnie, że on mówi, że to jest gra trudna. W porównaniu chociażby na przykład do Phantom, Phantom Blade, Blade Zero, które też wtedy ogrywał. Ale im więcej mamy opinii, tym lepiej. Więc ja wiem, że Zajos robi dużo kontentów z Elden Ringa. Jego filmy bardzo często oglądaliśmy swego czasu na, na kanale. I zobaczymy, co on powie na temat tej gry. Bo to jest gra, która mnie bardzo interesuje na pewno dużo bardziej. Alright, what's going on, guys? I had the chance to play the new Souls-like, the first Berserker Kazan, a game that I've had my eye on for a while, and we've talked about several times here on the channel because it just looked like it was going to be really good. And now, after playing it for several hours, I can pretty confidently say that it is. I was given early access to a beta version of the game that allowed me to play through the first three. Ah, dobra. Ja myślałem, że on może tym, pokazie grał. A on co? Early access to beta? Z tego co mówił. W tym filmie wcześniejszym, który widzieliśmy, nie wiem, z dwa tygodnie temu, trzy może, u Extra Life'a, on mówił, że prawdopodobnie będziemy mieli jakieś testy tej gry gdzieś w, na jesień, slash zimę. Więc jeśli będą jakieś otwarte testy, a nie tak jak on ma tutaj dostęp do zamkniętej bety. Yeah, levels but i gotta say even going at my own pace i was not able to finish it simply because in typical souls-like fashion this game is brutally difficult okay. and you guys know we're a souls-like channel here we live and breathe difficult boss fights but i gotta tell you kazan might be one of the hardest i've played but there's a lot of nuance and different reasons for why that is and we're gonna break all of it down so as we get started today if you're new to the channel and enjoy all things Zanim jeszcze let's get into it, ja bym chciał się przyjebać po raz kolejny do tego samego, do czego się przyjebałem <coughs> przy ostatnim gameplayu, który widzieliśmy. Miałem nadzieję, że on już gra w betę, tak? W betę gra czyli coś, co jest udostępnione ludziom, nie jest tylko jakąś tam wewnętrzną kopią. Ten interfejs. Ten interfejs jest kurwa paskudny. On wygląda jak stworzony w pańcie po prostu, na szybko. Parę kwadratów i prostokątów pokolorowanych. Nie podoba mi się ten interfejs. Jest, jest paskudne. Dwa medu to też. Te cyfry są takie, jak w takim typowym e, koreańskim MMOsie, ne? I, I skoro on mówi, że to są jego pierwsze godziny gry, pierwsze trzy poziomy gry, to jeśli na początku mamy, już na samym początku gry, cyfry typu 2000 demerzu to się boję, co będzie później. Jakie od rpe No właśnie. Ja, ja uwielbiam, lub, lubię gry, w których rzeczywiście widzisz, ile demerzu robisz, kiedy masz cyferkę, liczbę nad, nad przeciwnikiem, ile demerzu zrobiłeś, ale jeśli te cyfry po przecinku jest ich kurwa 30 tysięcy, to równie dobrze mogłoby ich nie być, albo można byłoby je skrócić. Po, po co jest tyle liczb po przecinku? Nie jestem fanem tego, nie? Proste czytelne ci się podoba, UI. A czy to nie jest coś, żebym powiedział, że, że przez to na przykład nie zagram, nie? Ale dla mnie jest trochę takie aż zbyt podstawowe, aż zbyt podstawowe, zbyt kwadratowe. I thank you to first for letting me play this early. And now let's get into it. In the action RPG genre, the word "Souls-like" gets thrown around a lot. Sometimes it's warranted, and others it's exaggerated. However, for this one, while the game has many new innovations that we'll talk about, the core here is built from the Souls-like framework in the same way that *Lies of P* was. And if I had to give a direct comparison, mm, mm, mm. Of... Poczekaj, poczekaj, bo czekaj, po czekaj, bo mówię ja tutaj we Mamy garda, czyli blokowanie się. Like framework in the same way that. And we also have the activation of guarda at the right moment, i.e., Then we have bring guard, i.e., it works more or like in Lies, of P, or in Sekiro. Lies of P was. And if I had to give a direct comparison of how the game actually plays, it did feel the most similar to Lies of P to me, although quite faster. First Berserker Kazan. <laughs> Wiecie, wiecie, co ja powiem znowu? Tutorial w Lordców? Trochę tak. Ale to no, tam dwa, dwa ekraniki były tak na razie, nie? Więc może nie będzie aż tak źle. Może, zobaczymy. Ale patrzcie, jak się rusza przeciwnik i to, co on powiedział, że bijąc się z przeciwnikami czujesz się jak w Lies of Pi. To było, jak dla mnie, ogromnym moim zarzutem do Lies of Pi, to było to, że przeciwnicy atakują się bardzo mechanicznie, bo byli bardzo często lalkami na przykład, nie? Czyli mają jakiś długi zamach, który jakoś długo trwa, a ostateczne machnięcie w ciebie już bronią samą, Trwało po prostu ułamek sekundy i bardzo podobnie to wygląda jak on siebie jest z tym mobem tutaj. Z tym przeciwnik ma dość wolne zamachy, ale jak już robi pierdolnięcie to jest takie instantowe, ciężko na no to będzie reagować. It did feel the most similar to Lies of P to me, although quite faster. First Berserker Kazan is structured in a level format. You have checkpoints you can rest at to upgrade your character, refill your healing items at the cost of respawning all the enemies in the level and you will respawn. and so like. And of course in typical souls like fashion you'll be going through the levels looking for more checkpoints. Points or shortcuts back to the others. The exploration again felt most similar to Lies of P, in my opinion. At least for the early two levels that I played, it was fairly linear. Now, possibly the biggest deviation from the Souls like formula is, as I said, that the game is mission based. This is not an interconnected world, and there's no warping between checkpoints, at least so far. It's entirely possible that you find a hub or a new area later on and unlock the ability, but again, as far as I got, I did not encounter that. When you beat the boss of the level, you will get a mission completed. Screen and be automatically sent to the next one. I don't yet know if there will be a way to go back. But let's talk about the subject that many of you are likely most interested in: the combat. And again, this is where I have to give a comparison to Lies of P*. For better and worse, in my opinion, because the game has a very parry-centric combat. You'll be parrying attacks ninety percent of the time and dodging maybe ten. And in fact, I... to usle, który ma skupienie aż tak mocno na na deflektach, na parowaniu, ja wolę dodrować jednak. I recently just talked to someone in the comments <coughs> on YouTube about this film, but on the topic of Lies of P*. Koniec końców, teoretycznie tak, jest mocno skupiające się na, na, na deflektowaniu, na parowaniu. Ale kto był ze mną, jak graliśmy na przykład na level 1 run, czyli level 10 run, najniższy level możliwy w Lies of Pi, ja w tym runie przyzwyczaiłem się do tego, że tak naprawdę większość ataków jest nawet lepiej i bezpieczniej zdodgować niż nieumiejętnie próbować parować. Wiadomo, parowanie zawsze będzie bardziej opłacalne, jeśli ci ono wychodzi. Ale jeśli ono ci nie wychodzi i nie masz takiego mega dobrego timingu, to dużo bardziej opłacalne jest, jest dożowanie i tak naprawdę jakąś połowę, ostatnią połowę mojego przejścia Lice of Pi na tym najniższym levelu robiłem tak, że bardzo mało parowałem, nie? Parowałem te czerwone ataki, których też nie trzeba parować. Jest chyba z jednego z bossów, z Potwora Bagiennego. Możliwość wzięcia sobie talizmanu, który pozwala Ci dodżować czerwone ataki. Więc w Lies of Pi tak, jest duży nacisk na deflektowanie, na parowanie, ale nie trzeba tego robić, nie? Pytanie, czy to będzie rzeczywiście nacisk taki jak w Lies of Pi, czy bardziej taki jak w Sekiro. No bo Sekiro już z kolei nie przejdziesz w ogóle bez deflektów. Chyba, tak strzelam. Chyba, że ktoś zrobił jakiś challenge, że zrobił Sekiro bez deflektów całkowicie, strzelam, że pewnie ktoś się tego podjął i to zrobił, ale byłoby to pewnie zajebiście trudne i trudniejsze niż nauczyć się parowania Sekiro. Tempo animacji nie jest konsekwentne ani trochę. Nie jest, nie jest. Na tym, na tym mobku co było wcześniej, mówię, to wyglądało jak w, w Ice of Peeba to często, nie? Że on tak zamach, bierze długi, później robi je! Yeah! I pyk, kurwa, je! Yeah! Od razu! <słuch> Honster zrobił nohita hita Sekiro na samych unikach. O, widzisz, no właśnie, czyli pewnie się da. Czyli pewnie się da, nie? Tylko, że Honster to jest też gościu, który gra w Sekiro, kurwa, po prostu nawet w śnie. To, to jest gościu, który na to Sekiro od A do Z po prostu. Polski streamer, polski youtuber, jak ktoś lubi Sekiro to możecie Homestere'owi dać follow'ka gdzieś tam na YouTubie czy coś. Dziś jednym palcem robi grę, no właśnie widzę, 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 mam, mam dosłownie tutaj go na tym, na ekranie. Przychodzę do Sekiro grając jednym palcem, więc no. I found the dodge pretty unreliable, at least without any upgrades in the skill tree, which I wasn't able to fully access. Kazan's actual movement though, feels very good. It's not floaty or clunky, things have weight to them, and in general this is the part of the game that impressed me the most, because it just feels good to play. Especially Patrzcie jaką broń ma. Nie? <laughs> Narzekałem troszeczkę w tym poprzednim gameplayu, który widzieliśmy parę tygodni temu, że on ciągle ma dwie bronie w rękach. Ma, ma jakiś tam mieczyk plus topór, a ja szukałem czegoś cięższego. Więc to co widzę tutaj teraz, przez ten fragmencik, on bardzo rzadko mówi o tym co widzi rzeczywiście na ekranie, tylko mówi jakąś tam swoją narrację, a gameplay w tle leci, ale trzeba zwracać uwagę na jedno i na drugie. Nie? Jak słyszę gameplay skupiony na porywaniu, to ja jestem kupiony. Ja może nie z automatu, nie? Ale, ale Nie jest to coś, co mi jakoś bardzo przy, przeszkadza. Nie, nie, jest to coś, co mi bardzo przeszkadza. Nawet lubię to, tylko że wolę Dodge po prostu, nie? Ale wiem, że jest dużo hejterów, deflektów i większość ludzi... Większość graczy Souls-lajków jednak woli Dodge. I tego chyba nie da się, nie da się ukryć. Gierka sprawia trochę wrażenie, jakby Soulsy miało dziecko z jakimś anime. Trochę tak, no. Ten styl graficzny jest taki bardzo bajkowy, nie? Ale ładny jest. Jest, jest, jest spoko. Temu gra się będzie dużo, dużo starzeć, nie? actually after i got the great sword it's stagger enemies there does appear to be poise and hyper armor which means you can actually make use of heavier weapons in a different playstyle than using lighter ones and i was really impressed with this because a lot of times souls like Czekaj. Paruje, to temu czy co? In a different playstyle than using white. And I was really impressed with this because a lot a of times those likes get that wrong. There is actually a strategic reason to use a bigger weapon over a smaller one, and vice versa. Combat in general flows around stamina. Stamina plays a massive role for both the player and the enemies. Every action you do takes a bit of your stamina, and everything you do to the enemies takes away their stamina as well. And I'm a little mixed. I stamina tutaj wygląda podstawowo, nie? tak jak w każdym slajku. -like każdy atak ci stamina zabiera, każdy docz ci pewnie stamina zabiera. Jak przytrzymywał, to mu stamina schodziła powolutku. A Phantom Blade Zero, Blade Zero ta stamina była dziwna. I ciężko było mi ją kontrolować oczami przynajmniej. On how this works. W ogóle to jest ciekawe, że, że w którym momencie to się stało, że kurwa każdy Soul like nagle wciska w, swoje, w swoją grę, w, swoją, w, taki, w taki normalny lup całkowicie standardowy, to, że każdy boss, każdy przeciwnik w sumie, nawet nie tylko boss, ma do zbicia swoją, swojego poiza, swoją posturę, żeby go zbić, zrobić mu kontrę. Czy to było Sekiro rzeczywiście? Bo takie mam wrażenie. Że Kiro zaczęło tym, tym swoim zbijaniem postury i później wszystkie inne gry próbowały to na naśladować. I to jest teraz wszędzie, w każdym Souls-like'u. W niektórych grach takich jak Elden Ring na przykład, nie masz widzialnego, nie widzisz na oczy po prostu paska, który schodzi z tym pojzem, z tą posturą, ale on gdzieś tam w tle jest, niewidzialny i da się go wyczuć, wiesz kiedy mniej więcej, jak już masz doświadczenie jakieś, wiesz w jakim momencie będziesz miał stagger. Po ilu atakach, jaką bronią. Ale w niektórych grach, tak jak, jak, jak Lies of Pi, na przykład, jest rzeczywiście stagger bar, który jak nabijesz, to masz stagger, możesz zrobić kontrę i napierdolić mocno. I teraz każda gra próbuje to samo robić. Widoczny pierwszy raz był Sekiro. No właśnie, bo był wiadomo, były wcześniej w DS3 na przykład, nie? W DS3 były stager bary, które w niektórych bossach pozwalały zrobić kontrę, ale nie w każdych. I nie tylko bossach w sumie. W DS1 był, był też, tylko że ten stagger bar nie, nie dawał ci kontry. Chyba. Chyba, że któryś bo się dawał, ja nie pamiętam na przykład, żebyś miał kontrę, Miałeś coś takiego, że nabiłeś Sagerbar i przeciwnik miał taki jakby chwilowy takie. Ech, a kurwa, teraz muszę, muszę odetchnąć szybko, nie? Muszę, muszę wziąć oddech i dopiero mogę się bić dalej. Takie coś było. Ale z konkretną kontrą po stagerze? Niekoniecznie. Jak biegasz żywo, bo masz zbindowane skile na ASD QWE. QWE. Q mam bieg w lewo, D, E mam bieg w prawo, a W do przodu. Yy, nie obraca się klawiaturą i myszką. Znaczy, nie, nie, nie obraca się klawiaturą, nie? Obracanie się klawiaturą w Owie, w sensie wokół własnej osi, plus chodzenie do tyłu, to jest coś, co robią tylko nóbki, więc polecam też sobie odbindować. Chyba, że grasz tankiem. Tankowie mogą ch chodzić do tyłu, i to jest legalne, że tak powiem. W oczach wszystkich profesjonalistów. <laughs> ja mam na QWE, ale wiem, że chodzą ludzie, grają ludzie, którzy mają, powiedzmy, WAD, a mają zbindowane skille pod QSE. Ale to ja wolę akurat mieć wszystko w jednym, w jednym rządku. Stager, a co to? Ja nie znają, jak grają katany. No stager masz, no posturę, nie? W kataniarskim Sekiro na przykład. W DS2 było. W mówię, w DS2 DS1 też było, nie? Że taki stun lekki, ale nie miałeś kontry po nim, nie, nie miałeś animacji żadnego takiego wbicia przeciwnikowi, jak po parowaniu, prawie że nie? Myszkom, tak jest. Obracanie się tylko myszkom. Tylko i wyłącznie. I mówię serę teraz, naprawdę. Większość ludzi na takim wyższym poziomie gra już. Enough for most enemies to kill you. And unfortunately, that happened a lot. Because if you happen to miss a parry and an enemy's attack breaks your guard, then it's over. Now, generally, the parry window is pretty forgiving, and it did feel good and satisfying to land them. But the dodge did not. And in all honesty, it could be a skill issue, but the dodge window felt thinner than the parry window. Or it felt like there was some other factor that went into the dodge than simply having iframes. It's a little hard to describe. But where the combat comes into play the most is, of course in the boss fights. And I can't lie to you guys, the two bosses I got to fight were brutal. Yatsuga being the first one. And it's like if they stuck Guardian Ape from Sekiro as the first boss of the game. And that's not an exaggeration. It literally has several of Guardian Ape's moves. This thing is tough, man, and I was stuck here for a while. It's not that any of its moves are particularly Ja znowu powtórzę to moim ostatnią. na gameplay, tego i jak działa kamera na nim. Jak działa na nim kamera, że on rzeczywiście podnosi ręce do góry do To kamera się podnosi, żebyś rzeczywiście widział ręce przeciwnika. Żebyś widział animację, która zaraz się zacznie, która jest w trakcie, która zaraz ci wleci w mordę. Piękne to jest. Cudowne i mam nadzieję, że, że w końcu też FromSoft się nauczy, żeby w swoich grach robić coś takiego, żeby pokazywać nam animację wrogów, a nie ukrywać się gdzieś tam za. Boss zajmuje Ci cały ekran, gdzieś tam za ekranem zaczyna animację, Tutaj już mi ręka lata, patrz, ja już Ci faka pokazuje. Nawet nie wiesz, że Wam faka pokazuje. Pyk, pyk, pyk. I, i, i w pieziec, nie? Tymczasem Elden i walka ze smokami, z każdym wielkim bossem. Z każdym wielkim bossem. To FromSoft w ogóle nie chce nam dać. Boss of the game. And that's not an exaggeration. It literally has several Podniosła, of Guardian moves. This thing is tough, man, and I was stuck here for a while. It's Podniosła not that any kamera. of its moves are particularly hard to time, or difficult to land the parries on. Piękne. The issue I was having was that the room for error to kamera actually kill the bosses is so thin, since they have a ton of health, and you don't. Realistically, you can only get hit by like a handful of attacks before you're out of heals, and then you're dead. And that's accounting for the entire run of the fight now i'm not saying that's a particularly good or bad thing but to go back to the lies of p comparison you're in a situation where you need to memorize all of the boss's attacks some people may like that others may not personally i like to have a bit more freedom in how i approach a boss and i think especially for the first boss of the game this entire early section would feel much better if everything had about 20% less health a lot of people are going to get filtered right here now i'll explain more of why i don't think that's going to be the case for the rest of the game but i I can't lie to you guys it's very hard once I got the great sword I enjoyed the way the game flowed more and the blade phantom as the second boss still kicked my teeth in the issue I had with this boss was that he has very long combo streams and if you don't land the parries exactly then you can very easily find yourself out of stamina and in that exhausted state where you are going to die now that's not to say the bosses are bad by any means I actually think they're really good boss fights but perhaps a bit extreme for the point of the game that they're at being right at the beginning Każdy atak dosłownie, każdy jeden sparować, bo jeśli gra jest mocno skupiona na tym, żeby rzeczywiście parował wszystkie ataki, bo na przykład tak jak on powiedział wcześniej, dodrze według niego mają jakoś mniej iframesów, ciężej jest z nimi rzeczywiście uniknąć ataku niż sparować atak, co jest dziwne dość, jak na są slajka. -like I jeśli nie ma żadnego indykatora, który ci mówi, że ten atak jest takiego koloru, więc możesz go sparować, a ten jest takiego, więc nie możesz go sparować. Tak jak mamy w Lies of P na przykład, że większość ataków możesz sobie zdorzować na przykład, ale jeśli jest atak z czerwonym światłem, który jest zawsze dobrze widoczny, że jest czerwone światło, no to go nie zdorzujesz. <grych> Musisz być albo poza zasięgiem, albo go parować rzeczywiście, nie? I to są te momenty, gdzie w Lies of P rzeczywiście gra praktycznie wymaga od ciebie tego, żebyś je parował. A tu, z tego co widzę, nie ma żadnych indykatorów, nic się nie świeci jakoś w konkretny sposób, który by ci mówił, że hej, tego ataku nie możesz sparować, albo tego ataku nie możesz zdodżować. Też z tego co widzę, wydaje mi się, że on każdy atak paruje. W Soulsach jesteśmy na przykład, przy... chodzi... chodzi mi o Soulsy prawdziwe, softowe, przyzwyczajeni, że większość ataków wykonywanych bronią rzeczywiście fizyczną. Możemy sparować. Nie? Czy to na bossach, czy to od przeciwników jakichś mniejszych. Jeśli, jeśli atak jest wykonywany bronią fizyczną, czyli powiedzmy, jakąś, nie wiem, pałą, mieczem, halabardą, czymkolwiek, na 99% możesz go sparować. Jeśli jest wykonywany pięścią, pewnie nie. Butem, pewnie nie. Jeśli jest to magiczna jakaś broń, magiczny, magiczny sztylet, który nie jest rzeczywiście fizycznym sztyletem, tylko magią, nie. A tutaj wydaje mi się, że on wszystko paruje po kolei. Przynajmniej próbuje, nie zawsze mu wychodzi, ale. Ale, ale próbuję i wygląda na to, że chyba tak to wygląda i chyba tak też było w Lies of Pine, że praktycznie każdy atak dało się sparować i chyba w Sekiro też jest bardzo blisko tego, nie? że nie ma zbyt wielu ataków, których nie da się całkowicie sparować, poza takimi typu, nie wiem, strzelanie gazem albo strzelanie tymi fajewerkami przez Starego. Szefu, ile dać efektów podczas walki z bossem? Tak, dokładnie tak. But another way that Kazan sets itself aside from traditional souls likes is through its gear system. And this might actually uh. be one of my main negatives of the game. When you defeat enemies or open chests or find loot throughout the world, you can obtain different armor pieces and weapons. For example, when I killed this cave bear here, I received an Imperial Soldier's dual wield weapon. And you may notice the little blue arrow on it. That's because the Imperial Soldier's dual wield weapon is a higher level than the default one I started with. And that's par for the course for pretty much any kind of looter game. Loot has Levels and you can get the same Bo jest trochę loot trochę mm taki typowo, a trochę taki. Znaczy, to jest MM-owy loot, typowo, nie? Że masz różne poziomy, masz common, uncommon, rare, epic i tak dalej. I mimo tego, że masz tą samą broń, co miałeś wcześniej, to masz ją na wyższym poziomie, z rzadszym, jakimś tam głównym, nie? To, to samo zrobił NIO, chyba, tak? NIO bardzo podobnie miało, miało system lootu. Nie jestem fanem tego. Ja wolę jednak, jak Solsy mają ten swój typowy system, że z jaką, jakąś broją zacząłeś grę, tak? Masz jakiś krótki mieczyk. Możesz całą grę tym mieczykiem przejść. I to będzie wcale nie jakieś bardzo słabe. Tylko rzeczywiście, upgrade'ując ten sam jeden zwykły sh short sword z samego początku. Możesz naprawdę komfortowo grę przejść do samego końca. Dużo bardziej wolę ten system. Nie, nie jestem fanem takich soulsach, konkretnie w souls-like'ach, szukania takich głupotek. I dlatego też trochę mnie NIO odepchnęło. Luther Souls, Luther soulser, no właśnie. Trochę mnie to odstrasza. Nie, nie jestem fanem, ale jeśli sam gameplay będzie, będzie wystarczająco dobry, no to przymknę na to oko i pewnie nie będę jakoś bardzo narzekać, ale z drugiej strony, wiecie, samo to, co bardzo często się robi przed ranem soulsach. Już nie mówię o swoim pierwszym przejściu soulsa jakiegoś, tylko jak robisz sobie drugi, trzeci, piętnasty. Masz w głowie bardzo często, że w tym miejscu leży ta broń, którą ja chcę mieć na moim przejściu, więc twoim celem bardzo często albo na samym początku gry, albo dość szybko jest zdobyć tą broń z tego jednego konkretnego miejsca. I w momencie, kiedy nie masz stałego miejsca dropa danej broni, to mi trochę zaburza ten, ten system progresji soulsowy taki typowo, nie? Więc to jest to, że tutaj nie brzmi to jak coś fajnego na, na, na kontrolowane rany, na przykład, tylko mocno RNG tutaj wchodzi. I na przykład jeśli, nie wiem, ktoś przyjdzie na stream i powie, Paweł, jak zabiłeś tego i tego bossa, to ja powiem, miałem farta, bo mi, kurwa, dropnął legendarny dwuręczny miecz akurat, nie, a ty tam się męcz, biedaku, z jakimiś dwoma sztylecikami szarymi. Chuj mnie to obchodzi, no niestety, nie pomogę ci, bo ja miałem po prostu większego farta. Nie lubię tego RNG po prostu, nie? Mamy wystarczająco dużo RNG, jak dla mnie, w Soulsach, jeśli chodzi o losowość movesetów bossów w taki sposób, że każdy boss, powiedzmy, 8 ataków i może każdy z każdym skombić. I nie po każdym wtedy masz opening, więc musisz się uczyć. Movesetu to jest dla mnie to fajne RNG, nie? Ale jeśli chodzi jeszcze o RNG lutu, trochę się zaczynamy bawić w randomizer, nie? Trochę się zaczynamy bawić w randomizer tutaj. Zaczęłam w DLC do ldn Masz jakieś porady? Nie oglądam spoilerów specjalnie, ale logiczne jest to, że znam najważniejsze bossy i lokacje mediów. Eee, skup, skup się na tym, że z Cadu 3 fragmenty są bardzo ważne, więc zbieraj ich jak najwięcej. Eee, eksploruj dużo, bo one są dość mocno rozwalone po świecie. Czasem w bardzo nielogicznych miejscach, według mnie. Eee, co tam jeszcze w DLC? Krwawienie jest dobre na większość bossów, więc jak masz jakąś broń z blidem. Albo masz opcję zrobić sobie broń pod Blina, to będzie to przydatne. Staggery są dobre, to takie dość uniwersalne. To tam jeszcze można powiedzieć taki, takiego taki taki typ ogólny do DLC. Skadu Tree, skup się Skadu Tree. Skadu Tree fragmenty nadają ci bardzo dużo mocy postaci. I możesz się zaopatrzyć w jakieś buffy typu Golden Vow na przykład, jeśli nie masz z podstawki. Nie daj się trafić do jej bocy. No, e -e eksploruj, eksploruj. Ze wszystkim eksploruj. Bo te Skadu 3 fragmenty są po całym świecie rozwalone. And you may be wondering, well, that's normal for pretty much any other game. What's the Issue here. Well, the problem is things are directly scaling. So one thing will very clearly be better than the other. The problem is this game also still relies on builds. And you have armor throughout the game that has different kinds of stats and abilities, and set bonuses for wearing the same type of gear that belong to that set. And the abilities aren't the problem here. I actually think they're really cool. But when you get those abilities, you complete a set and you start to make your build around it, you'll likely then get a new piece of gear that is obviously better but doesn't have those abilities. But in order to keep up With the progressing difficulty of the game you have to lose that armor that you built around it's kind of like wukong if you played that game it has a very similar armor trend but the abilities that those armors have are pretty negligible and there's a very clear set progression now in maya wukong miałem taki problem właśnie że ja przez chyba trzy czwarte gry chodziłem w jednym i tym samym secie który był mocno skupiony na na tych dodżach perfekcyjnych bo mimo tego że on był chyba zielony czy niebieski a później już miałem dostęp do legendarnych i dostęp do Niebieski, do, do fioletowych i tak dalej, nie chciałem go zmieniać, bo one miały takie chujowe bonusy, że miałem tak. No, no mógłbym go założyć, ale chujowy jest. Ma więcej Armora, to jest najważniejsze. Nie? Tam Armora miał dużo więcej, te, armo te, te, te wszystkie nowe sety. Później, oczywiście, w Wukongu masz opcję, nawet te najsłabsze sety wzmocnić do poziomu legendarnego. No, ale to musisz odblokować Kowala i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie oczywiste, i nie jest to tak szybko, tak mi się wydaje, jak być powinno. Więc tu się mały problem robi. Ale nie, ja bym ten system z, z Berserkera porównał bardziej do, do, do systemu z NIO. Sety rzeczywiście są Wukongowe i tak jak MMO. MMO są sety tak naprawdę IMO. MMO, trochę Diablowe też. Diablo 2 też miało sety fajne. Mm. being the same for Kazan. I don't know yet because I haven't played the full game and I wasn't actually able to complete a full set of armor, but I don't like the potential situation you could get in here where, say, you've built up a strength build around the greatsword, but you're stuck with the level 5 greatsword while the game is getting harder and you're finding the other weapon types at level 10 or 12 or so on, and you Prawda. may be forced to abandon your build just because you didn't find the right kind of loot. Now, that's purely hypothetical and they may do a To musi być dobrze zbalansowane teoretycznie, nie? Jeśli rzeczywiście miałbyś równą szansę na zdobycie i, nie wiem, mieczyka z toporkiem i równą szansę na zdobycie dwuręcznego miecza, to spoko. Z drugiej strony być może... Być może. Na przykład twórcy chcą tym jakoś trochę na siłę nas zachęcić do grania różnymi rzeczami. Tym, że, no właśnie, wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Jeśli masz jakąś broń, którą lubisz w Eldenie, czy w Soulsach, czy w czymkolwiek, w jakimkolwiek Soulslajku, -like jakim sobie pomyślimy, znasz jego moveset tej, tej broni, znasz muset tej broni. Wiesz, jak szybki jest lekki tak wiesz, jak szybki jest długi, czy znaczy ciężki atak, ciężki, przytrzymany, jakieś inne animacje, które są dla ciebie dość ważne przy atakach. I nagle z twojej broni gra, każe ci zmienić ją na, nie wiem, powiedzmy, właśnie grałeś Grey Swordem zwykłym w, w, w Eldenie. Wiesz, że on jest wolny, ma pierdolnięcie, ale ma też Hyper Armor przy większości ataków. I nagle gra, mówi ci, hej, tu masz sztylet, który ma prawie tyle damage'u, co twój miecz dwuręczny. No i co zrobisz? Jeśli masz szybkie sztyleciki, które jednym dziabnięciem robią tyle dymeru, co Twój mierz dwuręczny, no zmienisz, bo <noise> moveset movesetem wyglądanie zajebiście to nie jest aż tak ważne, jak robienie dymeru większego, nie? bardzo często. Te cyferki się muszą zgadzać Z tym, że nagle ci się wszystko w głowie pierdoli Wszystkie timingi, których się wyuczyłeś dotąd Ile dosłownie Pamięć, pamięć e, mięśniowa, nie? Ile masz w głowie zapamiętane z tej broni z movesetu Nagle się zmienia, bo masz całkowicie inną broń A, nie, nie, nie wiem, zobaczymy Kolorowe temy świetne były rozwiązane w BG3 Nawet zielone, niebieskie były dobre I wystarczyły nawet pod koniec gry, prawda Ja z kosurem smoczątka na moim druidzie Grałem od pierwszego aktu do ostatniego Jebać, co ty, zbroja musi dobrze wyglądać No jeśli zbroja by ci dawała jedna na przykład Plus 3% damage'u, a druga plus 30%, zmieniłbyś zdanie. Kurwa szybko, nie? Tak coś czuję. Zmieniłbyś zdanie szybko. Bo on pokazywał, że rzeczywiście w niektórych setach, a czy w niektórych ubraniach są itemy setowe, więc jak masz zebrany set pełny, no to masz bonusy dodatkowe. Significantly enhance the RPG feeling of the game, and some of you may really like that. We'll see though. And this is kind of what I was talking about earlier, where I don't think the difficulty level is going to be as extreme later on in the game because there's tastes of abilities that you can eventually have through the skill tree and the gear upgrades that could lead to some pretty crazy builds where you're not entirely reliant on just your parry timing. In order to combat the boss. For example, the first skill I unlocked in the skill tree made my successful parries do damage to the boss. Now, it was pretty minuscule damage, but it was helpful in the long run. We saw a bit of this in one of the game's trailers where you unlock all these crazy moves and can do massive chunks of damage to the boss. But when your only tools are the parry and dodge, it's incredibly difficult. I wish I could give you more insight onto how these abilities work, but I unfortunately did not get to use them just because I didn't make it far enough in the beta before the time ran out. Again, I could. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale te areny z bossami są bardzo puste i bardzo wydaje mi się przejrzyste. Nie ma czegoś takiego, takich sytuacji, przynajmniej z tych bossów, które widzieliśmy dotąd, jak na przykład areny z dużą ilością jakichś tam... Pilarów na środku, za którymi można się schować, albo zablokować bossa, albo żeby bossa nie widzieć. Nie ma żadnych takich sytuacji, z tych, których widzieliśmy też, na przykład, jak na Fire Giantie. Jeden z największych minusów walki z Fire Giantem jest to, że ta arena jest dosłownie po skosie i strasznie to wkurwia. A tutaj te areny są puste, są przejrzyste i wszystko jest bardzo wykontrastowane, nie? Względem, względem rzeczywistej walki. Dobrze to wygląda. Nie jakoś świetnie, w sensie niektóre elementy aren w Soulsach mają sens, na przykład, jak na Orsanie i smogu. Gdyby nie było kolumn, ten boss byłby prawie nie do zajebania, bez jakiejś zajebistej broni i bez bicia głową o ścianę, ale no. Could give the comparison of Lies of P, where the skill tree in that game makes a massive difference. To give my final thoughts though on what I played, the only other negative I could say was that there wasn't enough of the story to hook me. Perhaps if you are familiar with the DNF lore, then you'll understand things a lot better. While I thought it was cool, ah, I'm just not hooked yet, and like other things I mentioned, that will likely change as the game goes on. But overall, I am really impressed with the game. I thought the gameplay was fantastic. The combat is fun and satisfying, and while I was getting my teeth kicked in by the bosses, I was having fun doing it. Although the exploration and the world are pretty bland, I'm sure there will be much better. Levels further on. But those are my first impressions of first Berserker Kazan. I am impressed. Once again, let me give them a massive thank you for giving me this opportunity. And the official beta is starting in a few days. Oh. that many of you can check out by signing oh. up on their website. You don't just have to take my word for it, you can try it yourself. And I'm curious to hear what you guys think. With yeah. all that though, if you enjoyed today's video, be sure to leave a like on it and subscribe if you're new around here. And I will catch you in the next one. Where beta? Jest ich strona, kurwa. na sobie Nexona. Nie, daj lajka, siub. Podsyłam wam linka, dajcie też mu lajka. Oczywiście. Ostatnio jest duża, duża wojna, nie? Na YouTubie, że ludzie oglądają lu filmy innych ludzi. Odrzuć. Zapisz się do bety. Od, od kiedy? Oktober 11, oktober 11, proszę ja Ciebie. Za tydzień w piątek się zaczyna i kończy się w niedzielę. Być może, jak się dostaniemy. A to jest na konsole tylko. Uuu, no dobrze, że mam PS5. To ja się zapiszę tutaj ładnie. I zobaczymy. Submit email, mail bla, bla, bla. Miesiąc urodzenia: maj. Zapamiętajcie, kiedy mieli życzenia składać. Maj 8, rok 9,3. Pyk. Przeczytałem wszystkie ten, oddaję moją duszę, tak. Email verification required, tak, Pod, potwierdzamy, potwierdzamy. Okej, okay, no nie, nie spodziewałem się, że ten early access, ta, ta beta będzie tak szybko. Okej, okay. potwierdziłem maila. Zobaczymy, zobaczymy. O, taki dostałem obrazek za tydzień. To na to wygląda. Za tydzień będzie, będzie beta zamknięta. First BSK Kazan. Your registration for technical closed beta is complete. Thank you for apply, applying, bla 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 bla. Eee, wybrani. Udziałowcy dostaną kod bety na maila Kiedy test się rozpocznie Od 11 PDT Jaki jest kurwa PDT Czekaj, e, północ PDT To jest dziewiąta rano u nas 9 rano Czyli jakby, no to mówię Kurde, kurde Fajnie by było sobie w to pograć Jeśli byśmy mieli tyle kontentu co on tu zagrał Czyli trzy bossy, trzy boss fighty Troszeczkę lutu do zebrania i tak dalej To by było świetnie Ja bym sobie sam to pograł chętnie Rzeczywiście zobaczył czy czy te timingi, o których on mówi, są rzeczywiście takie ciasne i tak dalej, plus samo danie ludziom techniczne, to jest techniczna wersja, tak? Nie mówią o tym jak, jakoś beta po prostu zwykła, czy tam early access, tylko to jest techniczna beta, po której mam nadzieję, że będą mieli jakieś, jakieś wnioski i ludzie będą musieli im dać jakieś sugestie co do zmian, których być może oni posłuchają, być może nie, bo na przykład po demku Rise of Pi ludzie bardzo często mówili, że timingi na pary są bardzo ciasne i... <laughs> No nie zostały zmienione w ogóle, nie, do premiery. Te timingi są do dzisiaj dość ciasne. Wiadomo, że były inne nerfy, ale te timingi do parowania w Lice of B nie były zmienione praktycznie w ogóle.